W 1957 roku została powołana do życia sekcja motorowo-żużlowa w nowo powstałym klubie Wanda, który powstał w wyniku przekształcenia terenowego koła sportowego Budowlani. W 1957 roku też oddano do użytku stadion Wandy i to umożliwiło organizowanie meczów żużlowych. Przed sezonem 1958 zespół wzmocnił się i już w kwietniu 1958 roku wystartowali w rozgrywkach trzeciej ligi. Bardzo poważnym wzmocnieniem klubu w tamtym czasie było pozyskanie Tadeusza Fijałkowskiego, doświadczonego już wtedy zawodnika, który jednocześnie pełnił funkcję trenera tej sekcji. Tadeusz Fijałkowski odnosił w latach 50. wiele sukcesów. Był pięciokrotnym finalistą indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zdobył nawet dwa medale. W 1952 roku został wicemistrzem Polski, a rok później zdobył brązowy medal jako reprezentant Budowlanych Warszawa. I Tadek Fijałkowski był naszym idolem. Nawet jak byłem u bierzmowania, to sobie wziąłem jego imię i mam na imię drugie Tadeusz. Mój kontakt z żużlem, w pewnym sensie statkiem Fijałkowskim, rozpoczął się w 1958 roku na meczu Wanda Nowa Huta. Wtedy to była Wanda Nowa Huta, nie Wanda Kraków. Z Unią Tarnów, wymienię nazwiska, oprócz Fijałkowskiego był jego brat Jasiek, był Jaroszewicz, a w Unii taki był dość wariacko jeżdżący Pytka i wariacko troszkę jeżdżący Curyło. Dlaczego żużel w Nowej Hucie? Proszę sobie wyobrazić, że nieraz na mecze przychodziło 6-7 tysięcy ludzi. No to była nowość w Krakowie. Była piłka nożna, boks, siatkówka, no i wkroczył żużel. I na zawodach to zawsze był pełen stadion publiczności. Już w pierwszym sezonie żużlowcom Wandy udało awansować się do drugiej ligi, w czym oczywiście zasługę miał także trener, zawodnik Tadeusz Fijałkowski. To wszystko powodowało, że zainteresowanie tym sportem w Nowej Hucie wzrastało i w związku z tym organizowano nawet mecze reprezentacji Polski. Żużel ma to do siebie, że no jest kontuzjogenny. Przecież przypomina, że wtedy nie było dmuchanych band, że wtedy jeździło się na kopnych torach. One były całkiem inny styl jazdy. Lewa noga służyła nie do gdzieś tam schowania, tylko służyła jako podparcie. Zwłaszcza na nocnych zawodach widać było strugę sympatycznych iskier sunących za tą lewą nogą. No Tadeusz jeździł agresywnie, no i właściwie dość nieszczęśliwie skończył swoją karierę na kontuzją podczas jednego z meczy. Widziałem, jak uderza w bandę, wylatuje poza tor. Banda chyba na długości 10 metrów się rozsypała. No, ludzie wstali z miejsc, matka przybiegła, patrzyć co się stało, odwieźli go do szpitala. Okazało się, że to ma parę porządnych złamań. Pamiętam ten wypadek właśnie i byłem przejęty tym wypadkiem, ale jako młody człowiek wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że to się może tak zakończyć. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że nie wiem, to było dwa, chyba trzy dni, że to jest ciężki wypadek, który go dyskwalifikuje od dalszej jazdy. Muzeum w Mogile jest kolejnym muzeum, które w ostatnich latach pojawiło się w Nowej Hucie. Wyjątkowo ciekawe muzeum, gdyż zawiera nie tylko taką część poświęconą historii, zabytkom, ale także mówi o kulturze materialnej i duchowej Cystersów. A pamiętajmy, że to jest właśnie ten zakon, który w XIII wieku wprowadzał zupełnie nowe rozwiązania, zarówno w gospodarowaniu, jak i w pobożności. Mamy tutaj zachowane nie tylko zabytki archeologiczne, takie jak na przykład dawne hipokaustum czy kanały, ale także piśmiennictwo, dawne księgi. Cystersi słynęli ze zdobienia księg, przecież właśnie tutaj w tym klasztorze działał najwybitniejszy polski ilustrator okresu renesansu Stanisław Samostrzelnik. Ponadto
Możemy w tym muzeum zobaczyć także wystawę, gdzie na makietach jest pokazane, jak wyglądały dawne budynki gotyckie. Możemy też zobaczyć elementy dawnej kultury materialnej, taki właściwie średniowieczny sejf, potężną, okutą skrzynię. Są przepiękne gotyckie ołtarze, są bogato zdobione kapy. Wszystko jest uzupełnione o wykład dotyczący duchowości cysterskiej. Jesteśmy w tej części klasztoru, która zajmowana była przez część opacką, czyli znajdowały się tutaj pomieszczenia przeznaczone dla opata, prawdopodobnie już częściowo dla biskupa, a później także dla przeora. To muzeum ma taką jakby podwójną wartość, nie tylko dlatego, że rozgrywa się in situ, czyli w miejscu, gdzie ta historia cystersów się działa i nadal się dzieje, ale także ze względu na to, i to jest pewna wartość dodana, że udało nam się odkryć wiele interesujących rzeczy i włączyć do muzeum, do tej narracji, która wypełnia również te przestrzenie, które na przykład były dawniej zasypane gruzem, były niedostępne, czy o których istnieniu w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy. Trudno sobie wyobrazić taką datę, 800 lat od założenia klasztoru, żeby nie była ta data związana właśnie z pokazaniem dziedzictwa, które istnieje dalej. Daj Panie Boże, jest to jeden z nielicznych klasztorów, który ma historię ciągłą od początków XIII wieku.